malował wodę i powietrze. Od wielu już lat tylko wodę i powietrze. Taki prosty podział obrazu na dwie części. Wodę i powietrze mogę malować. Mawiał i malował następny obraz. Malarz mieszkał sam w niewielkim mieszkaniu. Obrazów wciąż przybywało. Były wszędzie. Nawet w kuchni i łazience. Chodził wśród nich. Siedział. Jadł i spał. Wodę i powietrze mogę jeszcze malować. Mruczał sobie pod nosem, kiedy malował ostatni swój obraz. Aż nadszedł jego kres i umarł.